Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jakie my plony planujemy mieć w tym roku, jakie uprawy, także zapraszam Was do oglądania. Moi drodzy, na wstępie chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o nas, jeżeli chodzi o nasze uprawy, to przede wszystkim uprawiamy zboże, pszenicę, pszenżyto. Nie wiem, czy już Wam pokazywałem wcześniej na odcinkach, wydaje mi się, że na paru już tak, także możecie sobie odszukać z zeszłego roku, jak to wyglądało u nas. Natomiast w tym roku również tutaj na tym kawałku planujemy, słuchajcie, mieć pszenicę, pewnie pszenżyto, mamy jeszcze taki jeden kawałek też dość duży z drugiej strony. Ale no to tam akurat Wam teraz tego nie pokażę. Jeżeli chodzi o kwestie upraw, no to tak jak mówię, tutaj będzie kawałek pszenicy, pszenżyta, głównie na nasze potrzeby, głównie dla kur, dla królików, dla gołębi, dla zwierząt po prostu. Może coś się sprzeda, natomiast jeżeli chodzi o warzywa, no to tutaj też głównie również na handel. My mamy przeróżne warzywa, słuchajcie, poczynając i tutaj po tej stronie to wszystko będzie. Może w tym roku zrobimy odwrotnie. Marchewka, słuchajcie, pietruszka, buraki, fasola, por, seler, kapusta, no jest tego naprawdę sporo, także myślę już jak będziemy to robić, to wtedy Wam na spokojnie nagram wszystko, pokażę. Muszę Wam powiedzieć, że tutaj w okolicy tak naprawdę chyba jesteśmy, jak można to tak nazwać, dość duże słowo, ale producentem, jedyni w okolicy. Tak jak patrzę w perspektywie, no na wsi to na pewno, tej naszej, natomiast jeżeli patrzę w perspektywie kilometra, dwóch, pięciu, też mi się wydaje, że nikt, słuchajcie, nie uprawia tak warzyw. Ktoś, widziałem, ma na podwórku, jakieś ma tam podwórko wyłożone z kostki, ma jakąś wolierę, ma trochę warzyw, ale to myślę, że tak jak mu starczy na miesiąc, to maksymalnie. Raczej nikt nie uprawia ze względu, słuchajcie, też na te koszty, po prostu ludziom się nie chce, ludzie nie mają czasu, wolą iść do sklepu i sobie kupić, ja to też jakby całkowicie rozumiem. Natomiast mówię, my jeszcze uprawiamy w tym sezonie, tutaj też paru naszych sąsiadów jeszcze niedawno, rok, dwa, trzy temu to robiła, teraz już nie robi, z różnych względów i prywatnych i nie tylko, także zostaliśmy praktycznie tylko my i dobrze i niedobrze z drugiej strony. Natomiast tak jak mówię, plany są konkretne, zobaczymy co z tego wyjdzie. Głównie nastawiam się, słuchajcie, na właśnie produkcję warzyw, no bo sami wiecie, jaka jest sytuacja ze zbożem, u nas też nie ma tyle pól, żeby to zboże tutaj jakoś tam bardzo siać ze względu na to, że po prostu nie mamy tyle upraw. Głównie właśnie mówię, skupiamy się tutaj na warzywach, głównie na marchwi, na burakach, na pietruszce, ziemniakach. A jeszcze ziemniaki mamy najczęściej, słuchajcie, odmianę, no to tutaj irga dominuje u nas. Dobrze się sprzedaje, w miarę ok jest, nie jest żadna rdzawa, nie gniła, też wody, a jakoś bardzo nie stała w tym roku na polu, więc muszę Wam powiedzieć, że całkiem ładnie ten ziemniak wyszedł. Nie mamy tego, słuchajcie, tych upraw w hektarach, więc Wam nie powiem, ile z hektara wychodzi, bo my tutaj tak naprawdę wszystkich tych warzyw to może tyle by zeszło. Natomiast no wydaje mi się, słuchajcie, że jak powiedzmy tak stricte na 4, 5, 6 osobową rodzinę spokojnie tych warzyw na cały rok wystarczy, na cały sezon, a dodatkowo zostaje jeszcze sporo, można coś tam zawsze sprzedać. Czy to się kalkuluje, tego nie wiem, powiem Wam pewnie pod koniec sezonu, jak już to zrobimy, bo na razie bardzo ciężko jest to ocenić, można sobie policzyć, słuchajcie, jakieś nawozy, polifoskę i tak dalej, natomiast to wszystko sami wiecie, że po pierwsze się cena zmienia, po drugie są takie te warunki teraz niepewne, do końca nie wiemy co, jak, gdzie, trzeba policzyć cenę ropy, cenę eksploatacji maszyn, też dużo rolników nie bierze pod uwagę własnej pracy, tylko liczą te koszty podstawowe, natomiast wydaje mi się, że warto, słuchajcie, wszystko policzyć, żeby mniej więcej zobaczyć, czy w ogóle wychodzimy na plus, no bo też nie ma sensu dokładać do interesu, można to lubić i oczywiście znam ludzi, którzy uprawiają pole tylko i wyłącznie dlatego, dla hobby, bo to lubią, natomiast mi się wydaje, że też fajnie by było jakąkolwiek korzyść z tego czerpać, satysfakcja jest jak coś urośnie, ale fajnie by było też cokolwiek z tego mieć, no bo już człowiek, jeżeli tak ciężko pracuje, to warto by było, żeby coś, mimo wszystko jakieś owoce tej pracy były. Więc tak, no tutaj raczej, tak jak mówię, planujemy warzywa, jak daleko, słuchajcie, tam nie będę szedł, ale tam aż prawie pod ten las, co widzicie na końcu. Po drugiej stronie, może mi się uda przybliżyć, to Wam pokażę. Albo mi się nie uda, natomiast tutaj, słuchajcie, po drugiej stronie tam, gdzieś, gdzie widzicie, z tej strony może przejdę, taką dziurę między jednym lasem a drugim,
Tam widać taki kawałek. Tam mamy, słuchajcie, śliwki. Jeszcze parę tych śliwek zostało, ale to są stare odmiany śliwek, to raz. A dwa, już nie mają tyle owocu i też zastanawiamy się, czy po prostu ich nie wyrwiemy. Też jako ciekawostkę wam powiem, że zauważyłem, że bardzo dużo rolników, chyba ze względu na nieopłacalność sadowników, po prostu wycina sady. I to nie dlatego, słuchajcie, żeby wrzucić czy posadzić nowe drzewka, tylko dlatego, że po prostu im się to przestaje kalkulować. Ale ostatnio o tym odcinek był, więc tutaj nie będę się powtarzał. Ja w żadne, słuchajcie, sady nie idę, bo też mnie pytaliście, czy będę jabłka miał. Nie będę miał raczej jabłek. Mieliśmy z tamtej strony, ale po prostu no... Nie powiem, że jest to nieopłacalne, natomiast słuchajcie, wydaje mi się, że można robić dużo inne rzeczy, bardziej opłacalne oczywiście dla siebie jak najbardziej, no ale ja tutaj mówię w aspekcie, powiedzmy, jakiejś opłacalności gdzieś tam na większą skalę. Tutaj natomiast, jeżeli chodzi o uprawy, no to jak najbardziej można, słuchajcie, coś sobie podziałać. Zobaczymy, mówię, jak to wyjdzie w tym sezonie. Mam nadzieję, że dobrze, jestem dobrej myśli, ale sami wiecie, jak to jest. Też nie wiemy, co tam nam dalej zafundują i co będziemy robić. Na pewno na swoje potrzeby mam, także się cieszę. Tutaj nie będę jakoś bardzo zależny od nikogo. Wam też polecam, tak jak zawsze mówię, żebyście coś tam mieli, nawet jeżeli mieszkacie w mieście, macie kawałek działki, jakąś taką małą, słuchajcie, wolierę, cokolwiek, nawet warzywa. Jest mega satysfakcja, jak macie trochę swojej marchewki, pietruszki, buraka, czegokolwiek, coś wam wyrośnie. Czy wam to starczy na tydzień, dwa, miesiąc? Nie wiem, natomiast zawsze jak coś macie, no to macie coś swojego, wiecie, jak to wyrosło. No i stajecie się trochę bardziej niezależni, więc to też na plus. Tutaj jest, słuchajcie, pole, kiedyś, jeszcze wam powiem z ciekawości, 3, 5, 10 zł z metra kosztowało jeszcze 15-20 lat temu, natomiast teraz osoba, która tutaj właśnie kupiła, wystawiła za 80, 90, 100 zł z metra, więc szok. Wiadomo, no teraz jest taka cena ziemi, takie przebitki, słaba wartość pieniądza, jest inflacja, no i niestety takie mamy ceny. Natomiast, no tak jak mówię, jakby to było dużo tańsze, to pewnie byśmy to kupili, natomiast na razie wydaje mi się, że są dużo inne wydatki niż kupowanie ziemi, chociaż jak najbardziej uważam, że cały czas inwestycja w ziemię jest jak najbardziej poprawna, dobra i polecam to robić. Także słuchajcie, z takich podstawowych informacji, warzyw czy też owoców, tak jak tutaj wam powiedziałem, to chyba tyle. Oczywiście tam w ogródku, ale tu nie będę może już tego mówił, bo to są małe ilości, natomiast mamy jakieś tam truskawki, słuchajcie, chyba ze dwie krzaki wiśni, mamy jakieś maliny, takie podstawy. A jeszcze a propos, słuchajcie, warzyw, to jeszcze mamy ogórki, to też chciałem dodać, był słonecznik 2 lata temu, także no mówię, wszystkie takie, słuchajcie, wszystkie takie podstawowe warzywa, seler, por, więc tak to u nas wygląda. No i to na tyle, moi drodzy. Dajcie znać w komentarzu, jakie wy macie warzywa, jakie wy uprawiacie warzywa, czy uprawiacie, czy może macie sady, ile macie tych sadów. Jestem w sumie ciekawy, jacy widzowie mnie oglądają i czy też uprawiają ziemię. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.